Witajcie drodzy widzowie, witajcie dobrzy ludzie. Z tej strony Piotrek, kanał History Travel. Witam was serdecznie w zasadzie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dzisiejszy odcinek troszeczkę w innym formacie i takie sytuacje, mam nadzieję, będą się zdarzać i będziemy je realizować częściej, ale tutaj zapraszam was do sekcji komentarzy, żebyście dali znać, czy będziecie zainteresowani tego typu odcinkami. Otóż wyruszamy, jak widzicie, w kasku. Ja też zakładam kask i ruszamy na małą wycieczkę po historycznej Jurze. Po historycznej Jurze, a dzisiaj kierujemy się na zamek. I jaki to będzie zamek? To ja cię zabiorę, jeżeli oczywiście dojedziemy na zamek Mirów oraz zamek Bobolice. Są to dwa takie bliźniacze zamki malownicze położone na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i teraz połączone przepiękną grzędą skalną i takimi błoniami. Piękne miejsce, zwłaszcza teraz jak jest wyczyszczone. Sami widzicie, trudno się oprzeć takiej zapowiedzi, by też nie dać się skusić na ruszenie w podróż. Tym bardziej, że dysponujemy tymi oto ciekawymi narzędziami. Tak by to można nazwać, bo to są nasze narzędzia pracy, które pozwalają nam dotrzeć do bardzo oryginalnych miejsc, do których zwykle nikomu nie chce się dojeżdżać. Po ulicy jako tako jeździć tym nie wolno, dlatego jedziemy po terenie. No nieźle się to prezentuje. Robi wrażenie. Kapitalnie się to prezentuje. Jak przeżył jakąś odbudowę? Tak. To była ruina, tu były trzy ściany tak naprawdę. Znaczy to jest ciężko powiedzieć odbudowa, bo żeby odbudować to trzeba odbudowywać coś, co wieża kiedyś wyglądało. Jest postawiony taki zamek w miejscu, gdzie stały ruiny. Bo historycznie ciężko, wiesz, powiedzieć jak to wyglądać powinno. No i się ludzie spierali, czy senator dobrze zrobił, czy nie, zabudowywując te ruiny. Ale powiem ci, zobaczysz potem, co jakby senator tutaj zrobił ogólnie dla tego rejonu, bo to jest dość istotne. Są tu bardzo śliskie skały, szanowni państwo. Idąc po tym, widać, że błyszczą się i stawiając nogę, uwierzcie mi, że ta chce się omsknąć i zjechać w dół. Dlatego dobre obuwie i odrobina rozwagi wskazana. Zanim to wiesz, to są chwile i to poleci, nie? No widać jak się kruszy już od... Od masy, nie? Masy, no. Kto, czy same spadnie, czy komuś krzywdę zrobi? No dobrze, czas na odjazd, drodzy widzowie. Muszę przyznać, że są to dla mnie niestandardowe sposoby miejsca do jazdy, bo zobaczcie ile tu jest wybojów, ile tutaj jest skał wystających. To są takie zagrożenia, których aż tyle, przyznam szczerze, w Gdańsku i okolicach nie mam, więc trzeba tutaj z dozą rezerwy zjeżdżać i tak jak widzicie tutaj majstra, używać czasem nogi, żeby faktycznie pokonać jakieś przeszkody. By zwyczajnie nie fiknąć. A w tej chwili napęd na dwa koła jest fajny, bo może pomóc nam się wciągać pod te przeszkody. Bardzo dużo ludzi narzeka, że jest to teren prywatny, że ktoś to wykupił. No to są bardzo częste takie głosy tutaj słychać. Ale ludzie sobie nie zdają sprawy, że te tereny to było kiedyś bardzo dużo prywatnych łąk. Znaczy bardzo dużo takich właściwie też nieużytków naskalnych. Nie wiem jak to się fachowym językiem nazywa. Wszystko tereny prywatne, wraz oczywiście z zamkiem Bobolice, zamkiem Mirowem. I skoro to było prywatne, bardzo długo popadało w taką niełaskę i po prostu natura to objęła we swoje władanie. Zarastało to niewyobrażalnie gęstymi krzaczorami, tarninami. Był tylko szlak jeden łączący, wydeptany, łączący te dwa zamki. I było coraz gorzej. I senator Lasecki, rodzina Laseckich to wykupiła ten teren. Prawie cały ten teren i udostępniała do zwiedzania. No i był problem, bo parę osób nie sprzedało tych gruntów gdzieś tu pomiędzy tymi zamkami. No i co? I skoro tego, że to nie było sprzedane, no to wchodziłeś tutaj pięknie i w lesie odbijałeś się od płotu.
mały płot, mała działka, ktoś nie chciał sprzedać. No i senator za wszystko własne pieniądze to wykupywał i to wszystko wyczyścili. To są przeogromne obszary wyczyszczone. Wiesz, nie masz tarniny, masz piękne widoki. Jakby to było w rękach prywatnych, no to dlaczego ktoś miałby to sprzątać, czyścić w imię kogo, tak? Dla kogoś? No nikt by tego nie zrobił, dlatego trzeba to zrozumieć, że to, że ktoś to właśnie wykupił i o to dba i płacisz tutaj bilet, możesz sobie przejść z zamku do zamku, wszystko wycięte, nie ma krzaków, przepiękne widoki, czyściutko. Powiedz mi, bo z tego co ja tutaj widzę, po lewej stronie te wieże, które nam się wznoszą, one wznoszą się ze skał, czyli on został postawiony z lewej strony na skalę, tak? Wiesz co, myślę, że drodzy widzowie, zobaczcie sobie to. Taki kanał na Facebooku jest, taka strona prowadzona przez Jurę bodajże, jak dobrze pamiętam, to są historyczne zdjęcia, jak to wszystko wyglądało kiedyś, jak był częstszy wypas, jakiś tam łowiec, jak i innych tutaj, jakiś kóz, to tu nie było żadnych drzew, tu wszędzie były takie pastwiska, no i było tylko parę murków uchowanych, nie? Podejrzewam, że Szwedzi dokonali tutaj w XVII wieku ostatecznych zniszczeń na zamku, tych ruin. Oczywiście ten zamek zawsze był przebudowywany, on tak naprawdę powstał tu za Kazimierza Wielkiego, nie? Na pewno na jakimś grodzie lub jakimś innych założeniach obronnych wcześniejszych. I tu było tylko parę murków takich wystających. Co innego Mirów, do którego teraz jedziemy. A żeby się dostać do Mirowa są dwa sposoby. I to jest najciekawsze, bo można zrobić to górą pomiędzy skałami. To jest taka, wiesz, grzęda. I tylko, że tam bardziej piechotą. My tam na naszych sprzętach nie bardzo. Pomiędzy skałami, ale przepiękne widoki. Kawałek wam pokażemy, ale główną pamiętać o tym, że jak już idziemy górą, to wracamy dołem. Albo odwrotnie. Nigdy tą samą drogą. Chodzi o walory wizualne, tak? Bo dół to znacie z filmów, moi drodzy widzowie. Z wielu ciekawych filmów. Ja myślałem, że ty tak ładnie mówiłeś, a ty miałeś tutaj przygotowaną podpowiedź. No ty. A nie, no bo wiesz, nie mówię o tym, że wiesz. Ten, ale... To był twój prompter. Tak jest, prompter. Ja piernicz. Spójrzcie na to. Jaki gigant. Tam znajdują się skały, wzdłuż których się kierowaliśmy, a tam już widać na horyzoncie zamek. O. Często pytacie, w jakie lampy czy latarki warto zainwestować. I tu zatrzymajmy się na moment, ponieważ sprzęty, z których korzystam, są dobre i można je nabyć na Allegro. A gdyby tak można było nabyć sprawdzony sprzęt w niższej cenie? I tu przychodzi z pomocą aplikacja Letyshops. Osobiście korzystam z tej apki gdzieś od września 2022 roku. Korzystanie z tej aplikacji się zwyczajnie opłaca, bo można odzyskać nawet do 30% wydanych pieniędzy. I mówimy tu o realnych pieniądzach, które odzyskujecie i które wracają na wasze konto bankowe lub PayPal. Pozwólcie, że wam zaprezentuję przez chwilę, jak wygląda ta aplikacja. Już widzimy, że mamy zwiększony cashback. Ja osobiście wybieram w tej chwili Allegro. Przechodzimy do sekcji ulubionych, gdzie znajdujecie właśnie tą lampę, którą wam przed momentem pokazałem. Dodajecie do koszyka i to w zasadzie wszystko. A co najlepsze? Klikając w link z opisu otrzymacie 5-krotny cashback do omawianego sklepu. Natomiast link ten jest objęty ograniczoną ilością większych cashbacków, więc lepiej się pospieszyć. Także moi drodzy, jeśli opłacalne zakupy, tylko z aplikacją Letyshops, bo mimo zniżek w sklepach możecie zwracać część wydanych środków. Jeśli nie korzystacie z Letyshops, to po prostu tracicie możliwość zaoszczędzenia pieniędzy przy każdym zakupie online. Wjedzie, wjedzie, wjechał. Jo, dobra, jest czar. Czekaj, parkuję maszynę, bo ja muszę to widzom pokazać w sposób kontrolowany. Wiem widzowie, że kilka ujęć się niestety przycięło, bo kamera była zbyt nisko, ale teraz możecie to zobaczyć z pierwszej ręki. Montuję was na głowę, ale bajka. Chociażby dla samego zjazdu jest to mega atrakcyjne. To co? Ruszamy? Ruszamy. I uwaga. Noga z tyłu płozy. Odciążamy przód. Hops. Rewelacja. Jest szansa, żeby tu chałupę postawić. Po co, jak już jedna stoi, prawda? Wow. Spójrzcie na tą panoramę. Żałuję, że nie mogę mieć ze sobą tutaj lustrzanki, żeby wam oddać ten obraz. Tak jak widzę, postaram się zbliżyć troszeczkę ten kadr.
O, zobaczcie na tą panoramę. Masa kilometrów przed nami. A my przyjechaliśmy z tamtego pasma gór. Przepraszam bardzo. Czy można? Ja mam paragon z poprzedniego zamku. Da się coś taniej? Wielki rycerzu, miano twoje to jakie? Czyli skała, polska kultura i połączenie techniki z naturalną formą. Czyli kawałek na skalę, inny kawałek nie. No pewnie i tak tutaj całość stoi na skałach, prawda? Ja chodzę po skałach. Chodzi o to, że są przykryte chociaż jakąś częścią, warstwą ziemi i zieleni. Saper, ja tak zauważyłem minutę temu, że on jest, czy on jest niedobudowany u góry? Czy on jest ukończony? Bo taka płcizna jest nad tym ognem, ten gzymsik. Nie wiem, jak to fachowo nazwać, on jest zabezpieczony, tak mi się wydaje, bo to były takie ruiny, do których jakiś czas w ogóle się nie wolno było zbliżać, bo były bardzo niebezpieczne. Wszystko spadało, tam jakaś dzika roślinność, rosła już krzoki. No i senator tutaj zaczął taką, nie wiem, rewitalizację z takim zabezpieczeniem tych murów. Nie wiem, na jakiej zasadzie to tu, jakby co docelowo tutaj ma być. Bo w środku to była ruina zarośnięta takimi krzaczkami, no wysypisko śmieci tu było. Teraz to jest ładnie wysprzątane, tam jest z przodu też widzę coś się dzieje, więc może to być docelowo pod coś wynajmowane, nie wiem, może jakaś sala tam będzie. To może chodźmy tam, no zobaczmy co tam się teraz ukaże. Ale to wtedy oddaje taki ładny, naturalny klimat. Ale nie, widzisz, no cały czas są prace, cały czas czyszczą. Nie wiem, jaki docelowy jest, wiesz... Założenie tych prac zabezpieczających. Na pewno zabezpieczenie, nie? Żeby można się było i do tego zbliżać i podejrzewam potem spacerować. Zobaczmy dalej, co tu się dzieje za lewym narożnikiem. Tutaj znowu mamy fragment skały. Spory atut, zobaczcie ile można... Szerszenie? Ile można było oszczędzić budulca, wykorzystując właśnie to naturalne uwarunkowanie terenowe. A ja sobie to przycupnę. O! No. Już teraz można powiedzieć, że jest kawał roboty wykonany. Wygląda to imponująco. Tam cały czas zaciąga się skała. Tu, w tym miejscu i tu. I ona spływa na dół wraz z tym elementem. Niesamowite. Dobra, słuchajcie, jeszcze musimy się koniecznie za tamten narożnik udać, bo czuję, że będzie fajny widok. Czyli tu już za bardzo nie zajdziemy. Ewentualnie jakoś moglibyśmy zajechać hulajnogą wokół tego miejsca. Naprawdę trzeba mieć w nogach, żeby podołać tym spacerkom. A i informacja dla was. Ale jeśli zdarzy wam się przyjechać tutaj i przebyć ten odcinek paru kilometrów, w porywach do parunastu, na hulajnodze, to pamiętajcie, musicie uważać, bo mówię to wam ja. Pierwszak w jeździe na Jurze. Jest ciężko, po prostu trzeba mieć oczy dookoła głowy. To nie jest taki, jak to saper mówi, plaskaty teren, jak na północy, tylko tutaj za każdą skałą może się znajdować przeszkoda, przez którą fikniemy i można sobie zrobić krzywdę. Sytuacja bardzo dziwna. Mój towarzysz zsiadł z hulajnogi i pobiegł w nieznanym mi kierunku. Ale nie będę się tym przejmować, bo mam dwie hulajnogi z kluczykiem i piękne zachodzące słońce wraz z tą kapitalną panoramą. A teraz mogliście zobaczyć mały making of, bo tak naprawdę saper pobiegł po to, by położyć kamerę na środku drogi i byśmy teraz dwiema hulajnogami zapewne obok nich przejechali. I takich biegów w tej z powrotem możecie sobie wyobrazić, ile podczas realizacji ujęć jest. Masz włącz teraz kamerę twoją? Jest. Ja jadę lewym, a ty prawym. Dobra. Trójka może być na dualu. Poszło. Lecimy. 3, 2, 1. Został w tej kurzawie.
Powiem ci, pół baterii mam, a nawet mniej niż pół, a zrobiliśmy 29 km. Ty masz 49, ja mam 49,9. Widzisz? Ale ty częściej na dualu jedziesz. Częściej jeżdżę na dualu, tak. W lesie było bardzo chłodno, teraz wyjechaliśmy na teren tych łąk, pól i muszę wam powiedzieć, że jest bardzo przyjemne, ciepłe powietrze. Momentami tylko chłodniejszy wiaterek się zdarza. I mamy do chaty jeszcze z 8 km, więc powiem szczerze, ktoś tu będzie pchać. Być może obaj. Raczej jeden będzie pchać na krótszym dystansie. Ja mam 4 kreski, saper 2. Pamiętam, jak pojechał na pierwszy wyjazd hulajnogą, dzwonił, że pcha. Teraz popełnił ten sam błąd. Koniec? Nie. Ale wiesz, mi braknie 500 metrów dosłownie. Wiesz, kiedy mi, wiesz, raz po jeździe prawie 40 km zgasło mi? 10 metrów przed bramą. A tu mi zgasła ile? 200 metrów? A jeszcze nie, jeszcze nie jedzie. 9 w porywach do 10 na godzinę i koniec? No, to 100 metrów mi zostało. 100 metrów do domu.